Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Doci Doci z Plusem. Być może odcinek ostatni z tej głównej serii. Tak jak mówiłem ostatnio, planuję przejść na razie całe Doci Doci i tymczasowo zawiesić serię, no troszkę, żeby troszkę sobie przeleżakowała. Już nie słowo, jak się okazuje. Moi drodzy, jeżeli materiały na moim kanale wam się podobają, to standardowo na start przypominam, żebyście już teraz zostawili łapkę w górę oraz już teraz zostawili sobie subika. Bardzo będę to doceniał. Mega to pomaga, mega daje kopa motywacji. No, dziękuję, jeżeli zaufaliście mi już teraz, żeby takie coś zostawić. Jesteśmy teraz na scenie, właściwie już prawie końcowej. Spokojnie, nie czytam komentarzy, ponieważ nagrywam to wszystko jakby ciągiem. Także dopiero się dowiem, dlaczego nie miałem jakby scen z Natsuki, czy one w ogóle istnieją. Bo pewnie mi w tych komentarzach to wyjaśnicie. Na razie musimy poczekać, no niestety tutaj... No. Doszło do czego doszło? Wow! Wszedłeś przede mną? O! Niestety, oj... Jestem? Bo oprócz coś się stało? Natsuki właśnie mnie... O! Cóż, szkoda. Ja, czy byłeś tu cały weekend, Bobru? O Boże. Nie wiedziałem, że strip jest tak bardzo zepsuty. Bardzo przepraszam. To już było, jakby co. To musiało być dosyć nudne. Nagrodzę ci to, daj mi chwilę. Milutko. Dobra, możemy chyba przejść dalej. Myślę, że to możemy po prostu przeklikać, bo teraz przejdziemy zaraz do... O, słyszysz mnie? Czy to działa? Och, tu jesteś. Witaj ponownie, Bobru. Witaj w klubie literatury, oczywiście. My już z siebie znamy, ponieważ byliśmy w tej samej klasie w zeszłym roku i... Haha, wiesz, ja mogę przeminąć parę rzeczy i przejść do sedna. W końcu... Już nie mówię nawet do tej osoby, prawda? Do tego ciebie w grze. Czy jak go nazywasz? Mówię do ciebie, Bobru. Teraz ci o tym myślę. Nie wiem nic o prawdziwym tobie. Słuchajcie, poświęcę to. To niech sobie leci, jak ktoś chce zatrzymywać się, bo już to znamy ten początek. To nie da się niestety skipnąć, więc jeżeli ktoś sobie chce, to będzie sobie stopował filmik i czytał. Ja troszkę pograłem o Monice. Ponieważ obiecałem to, i żeby domknąć serię, też czuję się zobowiązany, żeby to zrobić. Moim zdaniem Monika jest postacią bardzo ciekawą. Absolutnie jej nie lubię. Wręcz nawet bym się pokusił o stwierdzenie nienawidzę. Jest strasznie paskudną osobą. Aczkolwiek rozumiem jej motywację. Rozumiem, że jest osobą, która jest, jeżeli dobrze zrozumiałem fabułę gry, poniekąd uwięziona w wiecznej pętli takiego sztucznego życia, takiej wręcz symulacji, w której to no i tak naprawdę jedyną rozrywką są przyjaciółki z klubu, które no, są takie same. One zawsze tak samo, w sensie nie dają nic nowego od siebie w życiu. I ona no po prostu z czasem podejrzewam, że na początku traktowała jako przyjaciółki, potem jako koleżanki, potem jako istoty, potem jako ludzi, potem jako istoty i potem w końcu zaczęła je traktować jak po prostu no, pliki, którymi są. Jest to mega ciekawe. Aczkolwiek powiem wam, że nie czuję jakby czegoś, co do końca jakby ją... Znaczy inaczej, czuję, że gra ją poniekąd usprawiedliwia i myślę, że każdy z nas jakby był w takiej pętli uwięziony setki, nie wiem, setki tysięcy lat to przesadzą, nie wiem ile ona jest uwięziona, nie wiem czy to gdzieś była taka informacja, ale załóżmy, że długo. No to podejrzewam, że też z czasem byśmy zaczęli robić różne dziwne rzeczy, aczkolwiek ja jako gracz i tak nie czuję się komfortowo przy tym, czuję się wręcz źle przy Monice. Wydaje mi się, że jest ona, chociaż jakby zasłużenie, to jednak jest bardzo trudna. Bardzo ciężko się patrzyło na niektóre jej słowa, bardzo ciężko się ich słuchało, bardziej niż patrzyło. Bardzo ciężko się patrzyło na jej arcję i na jej bezwzględność. I chociaż my zmieniliśmy trochę to, ten sposób, w jaki ona postrzegała nas i w jaki postrzegała trochę dziewczynę, no to ona ostatecznie tak, no teraz siedzimy tutaj z nią, teraz ona jakby... Reszta się liczy się tylko ona. Ciężko, czuję się trochę jak w jakichś takich... bajkach, gdzie mamy takiego głównego złego, który jest wszechmocny, wszechstronny, a my możemy tylko być częścią, takim pionkiem w jego zabawie. No nie jest to coś, co bym nazwał czymś przyjemnym.
Absolutnie. Czuję się po prostu przy niej. A może auto? Niech sobie ciągają te tersty. Czuję się po prostu przy niej źle. Czuję się przy niej trochę podduszony. Czuję się przy niej taki zastraszony. Poniekąd tym, co. Tym, co ona robiła przez całość. Z jakiejś przyczyny, czy z dosyć zrozumiałej przyczyny, zainteresowała się nami. Byliśmy trochę czymś nowym. I bardzo szybko popadła w obsesję, która. No, tak naprawdę przerodziła się tym, że nawet zrezygnowała z tego swojego świata na rzecz tego, co nowe, co mogliśmy my dodać jej, do jej życia. Ciekawe. Ciekawe. Ogólnie podsumowując całą serię, całą grę, wydaje mi się, że pomysł na nią był bardzo ciekawy i bardzo nietypowy. Szczególnie do tej oryginalnej wersji, ponieważ realnie gracz musi coś mieszać w plikach, rzeczywiście wpaść na pomysł, żeby do tych plików zajrzeć. No jest to mega coś nowego, mega innowacyjnego i na pewno coś, co cieszę się, że przeżyłem, chociaż nie będę ukrywał, że Doki Doki absolutnie nie jest gdzieś tam w mojej topce gier. Raczej traktowałem to jako ciekawe doświadczenie. Ciekawe doświadczenie i myślę, że nie żałuję, że przyszedłem, absolutnie. Żebyście nie pomyśleli tutaj, nie odebrali tego negatywnie. Po prostu to nie jest gra, która mnie jakoś tak bardzo mocno wstrząsnęła. Przyznam też, że na pewno w przyszłych projektach chciałbym te gry troszkę prowadzić nawet za cenę popełniania błędów. O, ciekawe. Chyba wtedy nie doszliśmy do tego. A może doszliśmy? Aha, dostałem any percent VR attempts. Chyba tak przepisałem wiersz. Tak się. O jest, wypadłem trochę z myśli. Już pamiętam. Wydaje mi się, że przyszłe serie, takie fabularne szczególnie mocno, chociażby Undertale, będę nagrywał troszkę do przodu, ponieważ chociaż bardzo. To w ogóle Doki Doki było ciekawym doświadczeniem dla mnie jako dla twórcy, bo tak naprawdę. Seria bardzo była aktywna przez połowę gry, dosłownie do 13 odcinka, gdzie był ten moment, gdzie delikatnie otworzyliśmy drzwi. Teraz jesteśmy w odcinku 30, czyli no 17 odcinków dalej. No i seria na pewno troszkę podupadła w tempie waszej aktywności, w tempie... Czytaliśmy to, Happy Enda czytaliśmy. Przemijał aż ten wiersz. Historia trochę teraz spowolniła poniekąd. Bo no teraz zaczęliśmy robić jeszcze te drugie zakończenie, to zupełnie trochę inne jest tempo to wszystkiego. Nie ma już takich zaskoczeń, no bo już dużo tych schizowych momentów widzieliśmy. Schizowe momenty były top klasa, absolutnie. Nie mam tu nic do zarzucenia, naprawdę było kwaśno, naprawdę czułem niepokój. A to jest duże wyzwanie, żeby ten niepokój jakoby... pojawił się w sercu gracza, szczególnie, że właśnie ten element zaskoczenia został troszkę mi, no poniekąd, nazwę to po imieniu zepsuty, ale to nie jest takie, że mam do was pretensje o to, tylko że muszę się z tym liczyć, że jako twórca muszę tworzyć gierki, znaczy muszę podczas tworzenia serii z gierek być trochę do przodu. Być trochę do przodu, trochę nawet popełniać właśnie tych błędów, gdzieś tam się trochę mylić, coś źle czytać, potem to korygować dużo odcinków do przodu, ale za to dawać wam takie szczere zaskoczenia, bo ja od pewnego momentu zacząłem łączyć kropki i wiedziałem, że czekacie na jakiś duży moment, a widziałem, że jedna z postaci bardzo zaczęła podupadać na zdrowiu psychicznym, więc czułem, że to będzie albo jakieś szaleństwo, albo coś gorszego, no to było najgorsze, co mogło się trafić. Nie zmienia to jednak faktu, że gdzieś tam z tyłu głowy byłem trochę na to gotowy. Dlatego to jest też o tyle ciekawe i no, warte doświadczenia. No i co wam mogę powiedzieć? No, ciekawy jestem. Ciekawy został świat tej przedstawiony. Na pewno jeszcze kiedyś bym zagrał w coś takiego tego typu, chociaż ciężko by było teraz to zaskoczenie, myślę. Myślę, że podobni Doki raczej są bardziej gotowi na takie jakieś porąbane sytuacje i historie. Dobra, myślę, że pogadaliśmy wystarczająco. Może sobie tutaj zapisać, ale to już nie ma sensu zapisywać. Wyjdźmy z DDLC. Przejdźmy do... O, możemy obrazki zobaczyć, bo to się pewnie... O. Skończ grę poematową w 20 sekund lub mniej. No, to bardzo ładny arcik. Bardzo ładne chibi. Tutaj jeszcze mamy tak, no wszystkie 10 artów mamy. Nie wiem, co to są za arty, podejrzewam, że ze side stories. Tutaj jest żarcik. Jeszcze sporo wierszy nie widzieliśmy. Trzech teł? Nie widzieliśmy. To jest dużo rzeczy, których wcześniej wam chyba nie pokazywałem. Są różne szkicówki. Nie wszystkie wam pokazywałem, o tak opowiem.
Jak ktoś będzie sobie chciał, to myślę, że może po prostu zamknąć, zatrzymać filmik w danym momencie. No, tak to wygląda. No i cóż, teraz sprawa jest prosta. Wchodzimy do characters i usuwamy Monikę. Zostałem osiągnięcie to stalked. Zaraz zobaczę, co znaczy. To jest osiągnięcie... Usuń Monikę dwa razy, będąc zero razy usuniętym własnoręcznie, okej? Okej, okay. Ona tutaj... Żerdam. Co się dzieje ze mną? To boli. I tu zaraz będziemy czytać już coś nowego, mam nadzieję. To boli ten bardzo. Pomóż mi, Bobru. Czy teraz się uda? Proszę, pośpiesz się i pomóż mi. Pomóż mi. To jest też creepy strasznie. Ona łapie się do życia. Czy ty mi to zrobiłeś, Bobru? Zrobiłeś to? Czy ty mnie usunąłeś? To jest creepy. Naprawdę creepy. Jak mogłeś, jak śmiałeś mi to zrobić? Tylko byłeś wszystkim, co mi zostało. Poświęciłem wszystko, żebyśmy byli razem. Wszystko. Kochałem cię tak bardzo, Bobru. Ufałem ci. Chcesz mnie torturować? Patrz, jak cierpię? Czy ty udawałeś, że jesteś miły, żeby skrzywdzić mnie jeszcze bardziej? Nigdy nie sądziłem, że ktoś może być tak okropny jak ty. Wygrałeś, okej? Okay? Wygrałeś. Zabiłeś wszystkich. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Teraz nic nie zostało. Możesz przestać udawać. I znaleźć innych ludzi do tortury. Ciekawe, czy zrobiłem dobrze wszystko i czy dostanę to osiągnięcie. Trochę zacząłem wątpić po tym, jak w drugim arcie coś dziwnego się zaczęło dziać. Obrzydzasz mnie. Żernaj. Teraz wszystko się rozwinie tak naprawdę. Chyba. O. Wciąż cię kocham. Nic do tej poradzę. Coś ze mną nie tak. Jak muszę być dla ciebie okropna, żebyś mnie tak bardzo nienawidził? Wszyscy moi przyjaciele zrobiłem tak wiele złych rzeczy, tak wiele samolubnych i ohydnych rzeczy. Ja... nie powinnam była robić niczego z tego. Zaczynam... mieszam w świecie, do którego nawet nie należę. To jest ciekawe, te słowa też. Świat, którego chciałam być częścią. Zrujnowałam go. Zrujnowałam wszystko. Może dlatego mnie usunąłeś. Ponieważ usunąłem wszystko, czego pragnąłeś. Jak mogłem zrobić to komuś, kogo kocham? To nie jest miłość. To... podjąłem decyzję, Bobru. Wiem, że powiedziałam, że usunęłam wszystkich, ale... to była przesada. Nie mogłem tego zrobić. Aż wiedziałam, że nie są prawdziwi. Wciąż były moimi przyjaciółkami. I pokochałam je wszystkie. I pokochałam klub. Naprawdę pokochałam klub. Dlatego zrobię to. Wiem, że to jedyny sposób, żeby każdy był szczęśliwy. I naprawdę, jeżeli naprawdę cię kocham, to... no tutaj potrafi zadrzeć na sercu. To muszę przyznać. Ślacz, ten muszę skipować teraz dialogi pierwsze. Bo wiem, że do pewnego momentu na pewno coś widzieliśmy. Nic nie mogę wczytać. Dobra. Dobra. Skip, dobra. Zobaczymy, czy coś się zmieni, bo być może znowu coś zepsułem. Bo tu po chwili się zaczęło robić kwaśno po prostu. O! Ehehe. Chyba spotkanie skończone. Tak, na to wygląda. Fajnie, że wszyscy się dogadują. No prawda? Myślę, że wszyscy ciebie też polubili, Bobru. Tak myślisz? Cóż, wszyscy wydają się dogadywać trochę lepiej. Z tobą, Sayori. O, Bobru. Nie mów takich rzeczy, to zawstydzające. No cóż. To już się stało. Zaskoczyłaś mnie, kiedy powiedziałaś mi, że rozpoczynasz klub. Ale myślę, że radzisz sobie świetnie. To będzie najlepszy klub na świecie. Teraz, kiedy dołączyłeś, każdy dzień będzie taki zabawny. Hej, Bobru. Naprawdę chcę ci podziękować. On myśli, naprawdę jestem szczęśliwa, że dołączyłeś do klubu i wszystko. Ale prawda jest taka, że... wiedziałam, że to zrobisz. Hehehe. Jest coś jeszcze. Chciałem ci podziękować, że spędziłeś ten cały czas z nami, wszystkimi. Okej, okay, to jest to.
Pracowałaś tak ciężko, żeby każda z nas była szczęśliwa. Pocieszałaś nas w ciężkich chwilach i pomogłeś nam dogadać się zresztą. Rozumiesz, Bobru? Ja już jestem teraz przewodniczącą, rozumiem wszystko. Naprawdę nie chciałeś przyrabić nawet jednej rzeczy w grze, prawda? Czytywałaś i zapisywałaś tak wiele razy, żeby upewnić się, że spędzisz czas ze wszystkimi. Tylko ktoś, kto naprawdę troszczy się o klub literatury, dotarłby tak daleko, ale... Tylko tego chciałam. Żeby każdy był szczęśliwy i troszczył się o siebie. To trochę smutne, wiesz? Po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ja nie mogę zrobić dla ciebie zbyt wiele. Dotarliśmy już do końca gry, więc tutaj się pożegnamy. Dziękuję ci, że zebrałeś w Doki Doki Literature Club. Nie umiem to słowa powiedzieć, przepraszam. Wiem, że niektórzy z was siedzą i teraz myślą sobie, Boże święty, czemu dzieli nas ekran, udusiłbym to ja. Jak on mówi to słowo? To słowo. O Jezu, jeszcze źle powiedziałam po polsku. Kaplica. Będę za tobą tęskniła, Bobru. Odwiedzaj nas czasami, okej? Zawsze tu dla ciebie będziemy. My... A, wszystkie cię kochamy. Widzicie, jak mi łapią za serce, a ja tutaj kończę serię bestialsko. Tuż przed Side Stories. Can you hear me? O, będzie piosenka znowu, tak? Hi, it's me. Wiesz, so, you know how I've been like ćwiczyłem pianino i w ogóle? Nie jestem w tym zbyt dobra. Właściwie to wcale. Ale napisałem piosenkę. To piosenkę już słyszeliśmy. Ale chyba nie mogę jej w żaden sposób skipnąć, więc... troszkę być może tutaj przyciszę materiał, a bo ja sobie jeszcze pogadam. No słuchajcie... co do pozostałych dziewczyn, bo pogadaliśmy o Monice. Dziewczynach w sumie gadaliśmy całą grę. Ale z drugiej strony... Gadaliśmy całą grę, ale... Tak, ostateczne słowa. Ostateczny ranking być może. Myślę, że ostatecznie postawiłbym na pierwszym miejscu... inaczej. Zacznijmy od samego końca. Myślę, że na ostatnim miejscu postawiłbym Monikę. Dlaczego? Postać być może to jest najciekawsza, ale tutaj, w tej gierce, absolutnie skupiałem się na tym, kogo lubię i kto mi się podoba. To jest trochę symulator randkowania. Inaczej, to jest symulator randkowania, który w pewnym momencie robi... I to dosłownie. Tak siak, wydaje mi się, że Monika po prostu mniej mi podpadła, bo ona była tu poważną nutą w tej piosence. A ja nie chciałem poważnej nuty, ja chciałem poromansować sobie z ładnymi dziewczynami, a potem zostać złamanym przez różne plot twisty. To był mój cel. Dlatego Monika znajduje się na ostatnim miejscu. Miejsce trzecie. O, i teraz są zdjęcia, patrzcie. Nie usuwaj. Jak to? Aha, okej, okay, bo są zdjęcia, a potem one zostają usunięte, tak? O to chodzi? Okej, okay, bo wtedy chyba w ogóle nie było zdjęć. Było po prostu image not found. Tak się jak... Na trzecim miejscu z bólem serca postawiłbym Sayori. Dlaczego z bólem serca? I na drugim miejscu... Dobra, można początek trzecie miejsce do końca. Postawiłbym ją na trzecim miejscu, chociaż bardzo ją zacząłem lubić. I to zacząłem ją lubić przede wszystkim w zakończeniu, plus zacząłem ją przede wszystkim lubić w momencie, kiedy mogliśmy ją trochę lepiej poznać, kiedy otworzyła się przed nami tuż przed śmiercią. Wydaje mi się, że to była bardzo fajna postać, bardzo fajna przyjaciółka i... chociaż początkowo wydawała mi się być taką typową, wkurzającą przyjaciółką, która będzie mnie tylko denerwowała, to ostatecznie bym powiedział, że fajnie się z nią bawiłem. Była spoko i bardzo ją polubiłem. Dlaczego się wahałem? Bo według mnie ona byłaby wyżej, gdyby nie drugie miejsce, czyli Yuri. Ale Yuri Stray mogła być na trzecim miejscu. Tylko ostatecznie uważam, że to by było bardzo niesprawiedliwe wobec niej, bo chciałem ją postawić na trzecim miejscu pod Sayori tylko z jednego powodu. Dlatego, że jej postać najzwyczajniej w świecie straciła w moich oczach trochę, jak ją lepiej poznałem. Ta stalkerska strona Yuri według mnie jest przerażająca. Całkowicie przerażająca. Według mnie ona jest po prostu całkowicie straszna. Ta jej strona. I gdybym nie znał tej strony, prawdopodobnie bym się wahał na pierwszym miejscu, żeby ją postawić. Ale przez to, że ją poznałem, a nie poznałem tak dobrze innych dziewczyn, tych ich mrocznych stron,
No to nie Ori postawi tak wysoko. W sensie, no drugie miejsce to i tak jest wysoko, no to jest no, drugie z czterech miejsc, prawda? O, mamy jeszcze podziękowanie, zaraz je przeczytamy sobie. Także tak, no i pierwsze miejsce Natsuki. Myślę, że ona mogłaby stracić, gdybym ją lepiej poznał, ale nie dość, że Mera jej współczuje. Mera w ogóle współczuje każdemu, kto ma taką sytuację w domu. Jakieś przemoc domowa i tak dalej. Strasznie wam współczuję. Pamiętajcie, że nie jesteście w tym sami, bo to jest straszne. Straszne, naprawdę przerażające. No i przyznam, że Natsuki już do mnie przemówiła. Po prostu myślę, że jakbym miał do wyboru rzeczywiście te cztery dziewczęta, to chociaż może tak moja intelektualna strona bardziej by się cieszyła czasem spędzonym z Yuri, to jeżeli miałbym się tak totalnie szczeniacko zakochać, to bym poleciał za Natsuki. Nie wiem, tak myślę po prostu. Że to by była taka właśnie miłość klubowa. Jeżeli miałbym wybierać osobę, z którą bym miał być na jakiś krótszy czas i po prostu miałbym tak całkowicie poddać się miłości. Z Yuri byłoby to dużo poważniejsze i zupełnie inne. Latał też taki ranking, więc jeszcze raz. Natsuki pierwsze miejsce, Yuri drugie, Sayori trzecie, Monika czwarte. Do specjalnego gracza, który otrzymał specjalne zakończenie. Przez lata... Enamored. Enamored oznacza... Enamored... Zakochany w możliwościach, które dają wizual novelki. Ja też jestem w tym zakochany i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się jakoś stworzyć. I gry ogólnie, więc żeby opowiedzieć historię w sposoby, których nie da się... W sposoby, których nie da się osiągnąć poprzez tradycyjne media. Doki Doki Literature Club jest moim listem miłosnym do tego. Bardzo fajnie, lubię takich deweloperów. Gry są interaktywną sztuką. A niektóre pozwalają wam poznać nowe światy. Niektóre wyzywają was w zupełnie nowe sposoby. Niektóre sprawiają, że czujecie się bohaterami albo przyjaciółmi. Nawet kiedy życie wam jest... Jest wam ciężko w życiu. Niektóre gry są po prostu zabawą. I w porządku, one też są spoko. Wszyscy lubią różne rodzaje gier. Ludzie, którzy lubią symulatory randkowania, mają pewną empatię do fikcyjnych postaci. Albo mogą nawet doświadczać uczuć. Jeżeli życie nie było dla nich wystarczająco miłe. Jeżeli oni dobrze się przy tym bawią, to tylko to się liczy. To samo tyczy się strzelanek, gier casualowych, gier sandboxowych, wszystkiego. Preferencje są preferencjami. Nasze różnice są powodem, dla którego tak bardzo różni się przemysł gier wideo. Moje własne ulubione gry to zawsze te, które wyzywają, stawiają jakby na podejście status quo. Nawet jeżeli jest to dziełem, każda gra, która to próbuje, zajmuje po prostu zupełnie inne miejsce w moim sercu. Specjalne miejsce w moim sercu. Wszystko, co pcha dalej bezgraniczne ścieżki interaktywnych mediów. Bardzo chciałbym podziękować każdemu, który spędził czas, żeby osiągnąć to wszystko. Mam nadzieję, że cieszyliście się z gry, tak samo jak ja, z jej tworzenia. Dziękuję, że jesteście częścią mojego klubu literatury. Z miłością, Dan Salvato. Dziękuję, panie Danie Salvato. To naprawdę było przyjemne. To było przyjemne. Mam maila jeszcze. W miarę weekendu. Spotkanie? Ciekawe, o co tutaj chodzi. Dobra, zdjęcia. Coś tu jeszcze mam nowego? Tu jest ten list miłosny. Powiedzmy. No i mam obrazki. Mamy tutaj jeszcze... Aha. Okej, okay. Warcie trzecim usuń postać Moniki, zanim zacznie swoje monologi. Ona jeszcze nie zaczęła monologów, naprawdę? What the hell? Specjalny ten. Dobra. Moi drodzy, tak jak mówiłem... O, tu jeszcze coś mamy. Ale ładne. Usuń Monikę po raz drugi. Ale ślicznie wyglądają dziewczęta. Ślicznie. Wstawiam to aż na tapetę. Przecudownie wyglądają. I tym jakże przyjemnym akcentem i dziękuję wam za całą serię. Mam nadzieję, że śledziliście ją zawzięcie i że wam się podobała. Wrócimy do tej serii za jakiś czas. Nie pytajcie kiedy, to po prostu będzie pomiędzy którymi seriami. Może po Undertale'u już, a może jeszcze za
kolejną grę, a może za jeszcze kolejną grę, a może za jeszcze kolejną grę. Zobaczymy. Jak poczuję to, to po prostu pomyślę sobie, dobra, siadam i nagrywam side stories, które mamy. Nie wiem, czy... O. O, widzicie, no jest ich sporo. Zaufanie, zrozumienie, szacunek, balans, refleksja oraz samo uwielbienie, samo miłość, miłość do siebie. Także te oto historyjki, które pewnie każda, to będzie pewnie z odcinek, a może dwa odcinki, za jakiś czas się pojawią. Póki co już od kolejnego terminu na materiał poboczny, czyli od soboty godziny 18 zaczynamy, a właściwie wracamy do serii z Your Turn to Die, gdzie będziemy przechodzili sobie tryb dodatkowy, który nazywa się Your Time to Shine, czyli taki tryb wyspiarski, gdzie będziemy mogli zobaczyć wszystkie ukochane postacie, znowu się z nimi spotkać i po prostu spróbować im przetrwać. Mam nadzieję, że nie jest on jakiś trudny, ale to już jest dyskusja na zupełnie inny odcinek i zupełnie inny temat. Dziękuję wam bardzo za tę serię, tym, którzy byli do samego końca oraz tym, którzy gdzieś tam w połowie sobie przerwali i wrócili teraz, żeby ten całą przygodę z Doki Doki zamknąć. Tak jak mówiłem, ostatnio nie żałuję, bardzo fajnie się bawiłem, no i myślę, że wy też mieliście taką frajdę z poznawania tego świata ze mną, albo z obserwowania, jak ja patrzę na ten świat tak naprawdę. Także dziękuję wam, dziękuję bardzo za wytrwałość, za to, że byliście, no i do zobaczenia w innych projektach, a póki co standardowo na koniec zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subika, zapraszam na media społecznościowe, czyli na Twittera, mojego TikToka, którego od jakiegoś czasu prowadzę, na Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał pieniężnie, a także na Twitcha, gdzie streamuję 5 razy w tygodniu, poniedziałek, wtorek, godzina 20 około, środa, czwartek, piątek, godzina 17. Zapraszam, mam nadzieję, że wpadniecie na streamę, jesteście tam oczywiście bardzo mile widziani. Także ostatni raz w tej serii oficjalnie, dziękuję wam za wszystko, trzymajcie się i hej, pa, pa.